Drodzy, tak trochę się na raty modliłem w tym temacie, żeby zobaczyć, co Jezus chce, żebyśmy dzisiaj słyszeli. I przede wszystkim chodzi o to, żebyśmy zobaczyli, co jest łaską. Jesteśmy, jeśli Jezus jest Synem, to my jesteśmy synami w Synu. To jest pierwszy wymiar. Synami jesteśmy w Synu. I zbawienie, które się dokonuje, do którego jesteśmy zaproszeni, którym jesteśmy obdarowani, które jest nam dane za darmo, ma takie dwa aspekty. Jeden taki dla nas bardzo oczywisty. Jesteśmy obmyci i uświęceni w ofierze Jezusa Chrystusa. To On, Syn Boży, staje się człowiekiem. Następuje tajemnica wcielenia. To Jezus przynosi Królestwo Boże. To On głosi Ewangelię o Królestwie i to Królestwo ustanawia przez swoją świętą mękę, przez śmierć, wstąpienie do otchłani, przez zmartwychwstanie, przez uwielbienie, wstąpienie do Ojca i przez zesłanie Ducha Świętego. To jest bardzo jasne. Ale dla nas, gdy jesteśmy wezwani do udziału w chwale, czyli jesteśmy synami w Synu, to znaczy, że jesteśmy zaproszeni do tego, żeby w nas dokonała się no coś bardzo wielkopostnego, czyli przemiana, metanoia, usynowienie. Nie wiem, czy można po polsku użyć takiego pojęcia ucórkowienie, ale po prostu, żebyśmy to, co święty Paweł bardzo wyraźnie nazywa, stali się przybranymi dziećmi Ojca. I to są dwa aspekty tej samej prawdy w Ewangelii świętego Łukasza. Kiedy cały lud przystępował do chrztu, Jezus także przyjął chrzest. Gdy potem się modlił, otworzyło się niebo i Duch Święty zstąpił na niego w postaci cielesnej, jakby gołębica, a z nieba rozległ się głos: Ty jesteś moim synem umiłowanym, Ciebie sobie upodobałem. I co robi ten Jezus Syn? Co robi ten Jezus Syn? Jezus pełen Ducha Świętego, to 4:1, powrócił z nad Jordanu i Duch prowadził go po pustyni przez 40 dni. 40 dni oczywiście to czas symboliczny. Tam był kuszony przez diabła. W tych dniach nic nie jadł i po ich upływie był głodny. Wtedy powiedział do niego diabeł: jeśli jesteś Synem Bożym, rozkaż temu kamieniowi, aby stał się chlebem. Jezus mu odpowiedział: napisano, nie samym chlebem żyje człowiek. Następnie wyprowadził go wysoko i w jednej chwili pokazał mu wszystkie królestwa świata. Powiedział do niego diabeł: dam ci tę całą władzę i przepych, ponieważ mnie ona została powierzona i mogę ją dać komu chcę. Jeśli więc oddasz mi hołd, wszystko będzie twoje. Na to Jezus odpowiedział: napisano, Panu Bogu Twemu będziesz oddawał hołd i tylko Jego będziesz czcił. Wtedy zaprowadził go do Jeruzalem i postawił na szczycie świątyni i powiedział do niego: jeśli jesteś Synem Bożym, rzuć się w dół. Przecież napisano, swym aniołom wyda polecenie o tobie, aby cię strzegli oraz na rękach będą cię nosić, abyś nie uraził o kamień swej nogi. Jezus mu odparł, powiedziano, nie będziesz wystawiał na próbę Pana Boga twego. Gdy diabeł skończył go kusić, odstąpił od niego aż do czasu. Amen. Bracia i siostry, najpierw jest tożsamość Jezusa. Ona płynie z daru, płynie z łaski, płynie z miłości Ojca. Jezus nic nie robi. Jezus chodzi do Jordanu. To jest Jego narodzenie, można powiedzieć. I od razu wie, kim jest. Ma głęboką tożsamość. Ty jesteś mój Syn umiłowany. I to jest coś, co jest prawdą o życiu Jezusa. Gdy Jezus zaczyna misję, to zaczyna misję jako Syn. I cała Ewangelia,
Wszystkie te momenty, zwłaszcza gdy Jezus czyni znaki, gdy wchodzi u Jana w dyskusję z faryzeuszami uczonymi w piśmie, gdy modli się, to jest synem wobec Ojca. I co chwilę mówi: Ojcze, Ojcze. I do końca jest synem, na krzyżu jest synem. Mówi: Ojcze, w Twoje ręce. Ale równocześnie widzimy, że to, co jest istotą walki między Jezusem, czy wobec Jezusa, w jaki sposób występuje szatan, to on walczy przeciw tej prawdzie, żeby Jezus utracił swoje synostwo. I pierwszą rzecz, którą szatan robi, to poddaje wątpliwość. Jeśli jesteś synem, Jezus mówi: mi nie musisz, ja nie muszę tego sprawdzać. Nie muszę tego sprawdzać. Bo syn nie żyje, można powiedzieć, chlebem, ale żyje więzią z Ojcem, słowem z ust Ojca. Syn nie jest niewolnikiem. Jezus to pokazuje w tej drugiej pokusie. Dam Ci całą władzę, jeśli oddasz mi pokłon. To niewolnik oddaje pokłon, a Jezus jest synem. Jezus nie potrzebuje władzy, którą ma zły duch, bo jest synem Ojca, jest kimś większym. I w końcu to trzecie kuszenie: jeśli jesteś synem, znowu wraca do tego, no tak jak diabeł nas kusi, nie? Raz tak, możesz się przyjrzeć swoim życiu, to kusi cię pewnie na dwa sposoby i się zastanawia, czemu najpierw ulegniesz. Jeśli jesteś synem, znowu się pojawia, to rzuć się w dół. I syn nie negocjuje. Syn mówi: idź precz, nie będziesz wystawał na próbę Pana Boga swego. Ma tożsamość. I prawda jest taka, że Jezus nas uczy, co to znaczy być synem, bo walczy o swoje synostwo, toczy walkę o to, kim jest. Gdy się modliłem już przed konferencją, jeszcze Pan mi pokazał inne miejsce, bardzo piękne, takie wspaniałe, w 14 rozdziale Ewangelii Jana. Jezus mówi to do uczniów w czasie ostatniej wieczerzy. I mówi w ten sposób: nie pozwólcie, aby wasze serca były wstrząśnięte. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu mego Ojca jest mieszkań wiele. Jezus Syn mówi, jak jest u Ojca. Gdyby tak nie było, bym wam to powiedział. Teraz idę tam, aby przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, to znowu powrócę i zabiorę was do siebie, abyście byli tam, gdzie ja jestem. A znacie drogę tam, dokąd idę. I w dalszej części mówi: ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Jezus jest synem. To synostwo w nim jest bardzo głęboko zakorzenione. Jezus zna Ojca, ale zna dom Ojca. Po prostu dom Ojca jest dla Jezusa czymś bardzo bliskim, czymś bardzo naturalnym. Zamknij oczy. Zamknij oczy. No, widzę tych, co nie zamknęli. I pomyśl o domu swoich rodziców. O domu swego Ojca. I tak naprawdę widzisz każdy szczegół, każdy detal. Możesz sobie przypomnieć jakieś wydarzenia. Święto, rocznicę, dzień powszedni, niedzielę. Może jakiś trudny dzień z życia twojego domu. I możesz tak jak Jezus powiedzieć: w domu mojego Ojca jest tyle i tyle pokoi. Ale dla ciebie też tam jest miejsce. Jezus bardzo dokładnie wie, jak wygląda dom Ojca. Dla Niego to nie jest obce miejsce. W przeciwieństwie do nas, my nie wiemy, jak wygląda dom Ojca. Ale Jezus wie dokładnie. Wspaniałe miejsce.
Mówi, tam jest bardzo wiele miejsca, ale ja przygotuję wam miejsce takie, które będzie jeszcze dla was, jeszcze lepsze. Bo jest synem. Bo jest synem. Tutaj nasuwa się jakby samo przez się to porównanie do 15 rozdziału Łukasza, do przypowieści o miłosiernym ojcu, o dwóch synach. Jeden jest synem, a drugi nie jest synem z tych dwóch synów. Prawda? Bo ten, który zabrał majątek i go roztrwonił, to jak już jest w najgłębszym upadku, to mówi: pójdę, wrócę do domu mojego ojca, bo tam jest dobrze. Ale ten drugi, który jest w domu ojca, nie jest synem. Mówi: całe życie ci służę. Nie jest synem. Ten twój syn, a ten drugi nie jest nawet jego bratem, tylko jest tylko, to tamten jest synem, ten, który roztrwonił majątek. Zobaczmy, my często nie wiemy, jak wygląda dom ojca, ale Jezus jest dla nas drogą. Jezus jest synem. Dokładnie wie, jak. Jego więź z ojcem, jego bliskość. Ja i ojciec jedno jesteśmy. Ojcze, dziękuję ci, ty objawiasz swoją chwałę, to jest twoja godzina. Jest cały czas w ustach Jezusa głęboka tożsamość, głębokie zjednoczenie z Ojcem. I teraz popatrzmy troszkę na nas. To druga myśl, którą chcę się podzielić. Ja syn, ja córka. Jak to wygląda w naszym życiu, skoro Jezus jest synem? To kim ja jestem? I możemy zobaczyć od razu to, co głęboko w naszych sercach jest zakorzenione, co jest naszym doświadczeniem. A to, co jest naszym doświadczeniem, to jest dramat upadku. To jest nagość i pustka, która jest jakby brakiem synostwa. Gdy sięgamy do Księgi Rodzaju, do pierwszego rozdziału, to tam wszystko jest okej. Ale ojciec zapowiada, mówi: to wszystko należy do ciebie, Adamie. To wszystko jest twoje, bo ty jesteś moim synem. Ten raj jest twój. Ale ufaj mi, nie próbuj, bo umrzesz, bo stracisz synostwo. I później, gdy następuje to wydarzenie, ten dramat upadku, w drugim rozdziale Księgi Rodzaju to czytamy, to człowiek traci to, co jest synostwem. Ukryłem się. Już nie jestem synem. Wstydzę się ciebie. Boję się ciebie. Jestem nagi. Jest pewna pustka w życiu tego człowieka, który nie zna Jezusa. Który nie szuka Boga. To synostwo jest zaprzepaszczone. Można powiedzieć, tu we Wrocławiu przed wojną żył wielki teolog Dietrich Bonhoeffer. Słyszeliście o nim? Jeden z największych teologów protestanckich początku XX wieku. I on mówił o takie pojęcie używał: tania łaska. Tania łaska. Jesteśmy zbawieni łaską. Aha, to ja już nic nie muszę, bo Bóg i tak mnie zbawił. Tania łaska. I można powiedzieć w pewnym takim odniesieniu do tego, no takim pojęciu taniego synostwa. Coś, synostwo, które nic nie znaczy. Możemy sobie wrócić do tego obrazu z Księgi Rodzaju, gdzie pojawia się wspaniały pierworodny syn, Ezaw, który po prostu sprzedaje to swoje synostwo, to swoje pierworództwo, to wszystko, co ma, swoją godność,
swoją tożsamość za miskę soczewicy. Przychodzi Jakub, mówi, a wiesz co, brat do niego przychodzi, mówi, a wiesz co, no to ja ci zrobię jedzenko, ale mnie ojciec pobłogosławi. No dobra, to bierz, to chcesz. Tanie synostwo. Nic to dla niego nie znaczy. Zobaczmy, dzisiaj jest taki dramat takiego taniego synostwa. Nic to dla mnie nie znaczy, że Jezus umarł za mnie, że jestem synem, że mam godność. Dla bardzo wielu chrześcijan dzisiaj tak jest. Tak tanio, tak łatwo oddajemy to. I w tym miejscu chciałbym, żebyśmy poszli do tego pierwszego tekstu, który jest dzisiaj nam dany jako taki tekst do rozważań na ten tydzień. Przeczytamy go, chociaż pewnie z pamięci większość z nas by mogła go cytować. Z Ewangelii według świętego Jana. Podobnie jak Mojżesz na pustyni wywyższył węża, tak też jest konieczne wywyższenie Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bardzo bowiem Bóg umiłował świat, że dał swojego jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, lecz miał życie wieczne. Bóg przecież nie posłał swego Syna na świat, aby go sądził, lecz aby go zbawił. Ten, kto w Niego wierzy, nie podlega sądowi. Ten jednak, kto nie wierzy, już został osądzony, ponieważ nie uwierzył w to, kim jest jednorodzony Syn Boży. Sąd zaś polega na tym, na świecie pojawiła się światłość, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność niż światłość, ponieważ ich czyny były złe. Każdy bowiem, kto popełnia zło, nienawidzi światłości i nie lgnie do niej, aby jego czyny nie stały się jawne. Ten natomiast, kto żyje w prawdzie, zbliża się do światłości, aby jego czyny były widoczne jako dokonane w Bogu. Odpowiedzią na to, co jest naszą utratą synostwa, jest jednorodzony Syn. Ten, który jakby jest w stanie wszystko naprawić, wszystko zmienić. Te wszystkie nagości, te wszystkie pustki, tą całą taniość synostwa, to całe pogubienie człowieka, tej ludzkiej tożsamości. Ojciec posyła jednorodzonego Syna, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął. Nie zginął, ale miał życie wieczne. Teraz całe zadanie polega na tym, aby Syn znalazł każdego i aby każdy do tego Syna przyszedł. Aby w Synu stał się Synem, stał się córką Ojca, aby uwierzył, kim jest jednorodzony Syn Boży. Zobaczcie, jak mocny jest ten tekst w tym tłumaczeniu. Nie chodzi o to, żeby uwierzyć, że jest Jezus, tylko kim jest Jezus, że jest Synem Ojca. To, co jest dramatem wielu badaczy Pisma Świętego, co jest dramatem tych, którzy nazywają Boga imieniem Allah, którzy nie uwierzyli w to, kim jest Jezus. Co jest dramatem współczesnego świata, który mówi, no tak, tam Jezus, 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 coś tam Jezus, nie? Ale nie uwierzyli w to, kim jest Jezus. Że w Jezusie mogę być kimś, czyli Synem. Że tak naprawdę dzięki Jezusowi mam synostwo w Ojcu, tylko trzeba się zbliżyć do światłości. I teraz trzecia myśl. Tak sobie zapisałem, cena mojej godności. Cena godności Syna. Bo Synem nie jest się za darmo. Nie jest się tak, o, tak po prostu. Nie jest się Synem, bo komuś się tak przywidziało.
Jesteśmy synami, możemy być synami, jeśli przychodzimy do Jezusa, jeśli uwierzymy w to, kim On jest. Jeżeli przyjmujemy ten dar, ale jest wielka cena godności, którą Jezus daje. I teraz trzeba sobie powiedzieć w ten sposób, im większa cena, tym większa godność. To jest bardzo proste. Niedawno byłem świadkiem takiej rozmowy dotyczącej wręczania orderów, jakichś tam odznaczeń. Tak, i każdy sobie dzisiaj może zrobić odznaczenie i każdy może takie odznaczenie wręczać, nie? No i ci, którzy to tym kapituła tego orderu czy tego odznaczenia rozmawia między sobą, mówią, no to może byśmy jeszcze dali tam z 5 innym osobom. A drugi mówi, no tak, ale wiesz, taki order kosztuje 1200 zł, żeby to wykonać. Cena godności, tak? Dostanę godność, ale to kosztuje tyle pieniędzy. I możemy to zobaczyć, że dzisiaj ludzie szukają jakichś zaszczytów, są w stanie dużo zapłacić, żeby uzyskać jakąś godność. Jezus zapłacił jeszcze więcej. Jezus zapłacił jeszcze więcej. Jest cena mojej godności jako syna. I mamy tak z listu do Hebrajczyków z 9 rozdziału. Chrystus zaś, który pojawił się jako najwyższy kapłan dóbr przyszłych, wszedł do namiotu większego i doskonalszego, nie ręką uczynionego, czyli nie należącego do tego stworzenia. Nie z krwią kozłów i cielców, lecz przez własną krew wszedł raz na zawsze do świątyni, znajdując wieczne odkupienie. Cena. Krew Jezusa. Jeśli bowiem krew kozłów i wołów oraz popiół z krowy sypany na zanieczyszczonych uświęcają ich przez oczyszczenie ciała, to ile bardziej krew Chrystusa, który przez Ducha Wiecznego sam siebie złożył jako nieskalaną ofiarę Bogu, oczyści nasze sumienie z martwych uczynków, byśmy mogli służyć Bogu żywemu. Cena krwi Jezusa. I dlatego Jezus jest jedynym pośrednikiem. I to pokropienie krwią, która jest najcenniejszą krwią, jest tym, co jest najdroższą ceną. Jeszcze końcówka tego tekstu. Nie musi przy tym wielokrotnie składać siebie w ofierze, w przeciwieństwie do najwyższego kapłana, który co roku wchodził do świątyni z cudzą krwią. Musiałby wówczas wielokrotnie cierpieć od początku świata. On natomiast teraz, w kresu czasów, pojawił się jeden raz, aby zgładzić grzech przez własną ofiarę. Postanowiono, że człowiek umrze jeden raz, a potem będzie sądzony. Tak samo i Chrystus raz złożył siebie w ofierze, aby ponieść grzechy wielu, a potem objawi się już nie ze względu na grzech, lecz dla zbawienia tych, którzy Go oczekują. Amen. Jezus raz na zawsze, skutecznie, przez swoją krew, przez cenę, którą płaci, przez tak naprawdę wyzbycie się wszystkiego. Krew jest znakiem ofiary, jest znakiem przymierza, ale oddanie życia jest oddaniem wszystkiego. Jest największym uniżeniem się. Jest czymś, w czym Jezus pozbywa się wszystkiego. Gdy przychodzi na ziemię jako człowiek, pozbywa się chwały bóstwa, ale gdy umiera na krzyżu, to pozbywa się całej godności, można powiedzieć, człowieczeństwa. I to jest Jego cena, którą płaci. Oddaje życie, żeby mi dać godność Syna. Trudno nie sięgnąć do listu do Efezjan w tym miejscu. W drugim rozdziale listu do Efezjan, to są tak od 3 do 10 te zdania. Mowa jest o tym, że my byliśmy tymi, którzy ulegali rządzom naszego ciała, oddaliśmy się zachciankom ciała, byliśmy dziećmi gniewu. Zobaczcie, synami gniewu, tam jest Paweł pisze. Bóg jednak, bogaty w miłosierdzie dzięki swej wielkiej miłości, którą nas obdarzył, umarłych z powodu występków przywrócił do życia z Chrystusem. Tych, którzy są dziećmi śmierci, przywraca do życia
Łaską jesteście zbawieni. On w Chrystusie Jezusie ożywił nas i posadził na wyżynach niebieskich, aby w nadchodzących czasach ukazać niezwykłe bogactwo swej łaski poprzez dobroć, jaką nas darzy w Jezusie Chrystusie. To jest synostwo. Łaską jesteście zbawieni przez wiarę. Nie jest to więc waszą zasługą, lecz darem Boga. Niedokonane, niezadokonane czyny, aby się nikt nie chełpił. Jesteśmy Jego dziełem. Bóg stwarza jakby nas na nowo jako synów. Od niczego, z zera, z prochu, ze śmierci, którą człowiek żyje. Dzięki krwi Jezusa. Ożywiające tchnienie, o którym mówi Księga Rodzaju, że Bóg tchnął to tchnienie w ten proch, z którego ulepił człowieka, to jest to tchnienie krwi Jezusa, oddane za nas. Jeszcze z listu do Kolosan sobie takie jedno miejsce zaznaczyłem. 1:21-22. I was, którzy niegdyś byliście obcymi i wrogami przez wasze myśli i złe czyny, teraz przez śmierć pojednał w swoim doczesnym ciele, aby stawić przed sobą jako świętych i nieskalanych i nienagannych. Pojednani. Synowie zbuntowani, synowie pojednani. Cena mojej godności to krew Jezusa. Cena mojej godności to wielka walka Boga w Jezusie o moją wolność. I cena to jest wielka godność usynowienia. To, co jest Bożym darem. To, co mam w Jezusie. Bracia i siostry, jesteśmy synami w Synu. Tylko dzięki Niemu. Bez Jezusa nie mamy nic. Nie ma naszego życia. Nie ma naszej wolności. I nie ma wieczności u Ojca, w domu Ojca. Jesteśmy obmyci i uświęceni w ofierze Jezusa. I jesteśmy wezwani do udziału w chwale. W domu Ojca jest mieszkań wiele. Jest niesamowicie piękny obraz, gdy Łukasz Ewangelista mówi, że to Ojciec wybiega naprzeciw swojego Syna, żeby go zaprosić do swego domu. I widzi Jezusa wracającego. Jezusa poranionego walką w Tobie. Gdy wracasz, gdy przychodzisz, aby być w domu Ojca. Myślę, że jest bardzo dobry czas, żeby Jezusowi za tą godność synostwa dziękować. Amen.